Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć, witajcie w kolejnym materiale, a właściwie kontynuacji z poprzedniego odcinka w Cyberpunk 2077. Ja jestem Rafik 85 i zapraszam was na kontynuację. Dobra, zaczynajmy. Nie traćmy czasu. Dobra, musimy coś więcej dowiedzieć o Evelyn Parker. Więc do dzieła. Kto? Sex worker. Okej. Który w ciemności idziesz, by oglądać nas, cośmy ziemię krwią swoją zbroczyli. Gdyby przyjazny był nam Pan Wszechświata, o pokój byśmy twej duszy prosili, żeś się nad naszą złą dolą użalił. Niezły trip. Lokalizacja też ciekawa. No dobra, tu coś widzę, jeszcze jest. Niebieski osad. Co one ćpają? Niebieski? To pewnie jakaś pochodna Cefabricolu. Braliśmy to na trzeciej korporacyjnej. Dobryś, przez dobę nie czujesz bólu. Niewiele pamiętasz. No to nie dziwię się, że one to biorą. No dobra. Idziemy dalej. Coś mamy. Podniesiemy, przeszukamy. Tu jest co to broń. Wszystko. Właśnie. Muszę się z plecaka trochę obróżnić. A to co to jest? To manekin. Świeci się jak. Aha. Nie, trzeba tu. Zabawkę erotyczną widać. O ten gościu to już mi się nie podoba. Ignacio Vega, napaść na oficera CPD. Wtargnięcie na teren korporacyjny. Okej. Okay. Tak, przynależność. Kolejny. Zaraz, gdzie tu mamy kwiatunek? Ja tak nie mogę. Czy ja tutaj jestem w stanie? Plecak.
ile ja tu mam wagi? Gdzieś ta informacja wiem, że była. 207 na 200, dobra. Co możemy wydać, a co nie? Powszechny. Jeszcze coś mamy, co to jest? Maczeta. Dobra, ja na razie to będę rozmontowywał. To się przyda. Już mamy 199. Zamknij kłódę, nic z tym nie mogę zrobić póki co. Dobra. Nie u siebie, w pomieszczeniu dopiero. I poszedł. Dychy, achy same. Lale, krzycie klubowe, Brandeisy. Zdobyć to są do podziemnej wersji strony. Wolę robić niż gadać. Aha, tutaj na Jig Street to czarne Brandeisy. Aha, chyba nawet jesteśmy... Co tam słychać w wielkim świecie? O, właśnie. Wolę robić niż gadać. Można z nią gadać w końcu, czy nie można? Ślepi jesteś? O czym można? Ciskam i kurzę. Ale nie ma nic do gadania. Nie pogadajmy. Ty ćpoku! Próbowałeś mnie orżnąć? Tutaj brakuje czterech paczek! Ja tyle dostałem od Pabla, z nim załatwiaj. No zaraz, kurwa, z tobą załatwię. Tu chyba będzie gorąco. Rozjebałbym ci mózg na papkę! Ale to by ci pewnie nie zaszkodziło. Spróbuj! No! Spróbuj! Kurczę, wiek! O nie, nie biorę, bo zaraz znowu będę. F. Nie będzie mi nikt. Będę zabijał. Okej, okay. Nie mam pytań. Dobra, tu musimy się jeszcze raz dostać. Jak tu się dostać? Zobacz, to są do posiadania strefy strony, tak? Oho. BD. Czy mamy tu? 55 będzie tu, 1C będzie tu i BD nie będzie. A tu? A to jest to samo praktycznie. A 3-4, no to za jednym zamachem trzeba to zrobić. Czyli tak, mamy tu. Aha, bo to jest 55 są 3. 1C to jest tu. Dobra, to chyba tak się powinno udać. Spierdzieliłem. Ach, to płynę wziąć. Teraz próbujemy. BD 1C 55 1C. OK. O. Dalej.
Znajdź w sieci dealera czarnych rondensów. No dobra. Nic nie można klikać, nic nie można klikać. Security or styling? Thanks to the bulletproof Aaronite from Rayfield, your only worry is getting stuck in traffic. Chyba wiem, niepotrzebnie tu szukam, to padło sprawę. Bo ja mam po prostu... Szukam czegoś czystego, nieedytowanego. Ja mam same czyste rzeczy. Co cię kręci? No, chcę coś takiego, żeby kopało. Coś mocnego. Mogę załatwić wszystko. Walki bokserskie, strzelaniny, przesłuchania, operacje chirurgiczne. Nie, ja to bym bardziej coś... No wiesz... Fetysze. Nie, chcę... No wiesz... Nie powiesz, czego szukasz, to ja ci tego nie sprzedam. Chcę wiedzieć, jak to jest zabić kogoś. O. Okej. Mam klasyki z wojny korporacyjnej, albo świeżak, napad z bronią. Dobra, skończył? Skończył. Korpo chyba. Czego szukasz? Czym tutaj handlujesz? Braindance'ami. To jakieś specjalne nagrania? Powiem tak, ci, którzy wiedzą, po co przyszli, nie pytają. Szukam braindance'ów. Takich dosyć specyficznych. Specyficznych? Jesteś z policji? Gdybym był z policji, to nie zapuszczałbym się w te zaułki w pojedynkę. Okej, tylko się upewniałem. Czego chcesz? Daj mi swój najlepszy towar. Taki ze znakiem ćmy. Widzę, że trafiłem na konesera. Ćma będzie cię kosztować. Ja? A może jakaś zniżka dla nowego klienta? Zniżki są dla stałych nabywców. Nie masz pieniędzy, to spierdalaj. Kurde. Nie jestem żadnym koneserem. Jasne. Muszę się dowiedzieć, gdzie te nagrania powstają. To wszystko. Słuchaj, ja tym handluję, bo to dobra i zazwyczaj spokojna robota. Dopóki płacisz, nic więcej mnie nie interesuje. Jeszcze raz. Skąd bierzesz takie nagrania? Twierdziłeś, że nie jesteś z policji. Pytam z ciekawości. Ciekawość zachowaj na moment, kiedy odpalisz braindance. Ci, którzy produkują takie rzeczy, bardzo sobie cenią prywatność. Nigdy nie przyszło mi do głowy dociekać, skąd się to bierze. Bo ja z kolei cenię sobie życie. Co tam masz ciekawego? No dobra, zobaczmy. O, płyta winylowa. Jakiś brandes będzie miał. Ma. Aha, tu mamy coś. Coś więcej jest. To jest twardy dysk. To też. Co? Kąpiel w kwasie? O rady. O jakiejś bronie. Nawet jego ma. Dobra, czyli bierzemy to. No i... Interesy z tobą to przyjemność. No dobra. Ziomek twardy nic nie powiedział. Nie zdradził się. Znaczy... Nie tyle on, co kogo to ma. Odbiegnijmy. Wskakuj.
Dobra, już skakujemy. Więc weszli od. Zaraz wszystko przygotuję, a ty załóż sprzęt. Będziesz musiał to obejrzeć. Ja będę jednocześnie edytować. Jestem gotowy. Zakładamy. Mów, co widzisz. Może zauważysz coś, co ja bym przeoczył. Niedawno zamówiona. Dziewczyna z kosiarzy. Nie wiedziałem, że zajmują się też tworzeniem braindance'ów. To pewnie kosiarz. Tylko oni mają takie pojęcie o stylu. Kombinezon roboczy z logo Electric Corporation. Zwykłe pudło. Logo Decker to na Ken Rogers. To można znaleźć na każdym śmietniku. Najtańsza kawa. Śmierdzi syntetykiem. W dodatku zimna. I logo Buck a Slice. Aż takie szczegóły? No dobra. Kawa była zimna, może nawet wczorajsza. Pizza wyglądała na świeżą. No i? To znaczy, że ktoś regularnie stołuje się w Buck a Slice. A tego się nie robi bez powodu. Nikt nie będzie jechał na drugi koniec miasta, żeby kupić ich podłe żarcie. Szukamy budynku Electric Corporation, w pobliżu którego jest knajpa Buck a Slice. EC miało kiedyś sporą elektrownię w Charter Hill. Knajpa też się zgadza. Ale skąd pewność, że to tam? No cóż, no to chyba tu nic w sumie, że nic więcej nie mamy do roboty. Dobra, mamy to. Stara elektrownia EC w Charter Hill. To musi wystarczyć. Więcej nie wyciągniemy z tego nagrania. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Jasna sprawa. Zabierzesz się ze mną? Fotowoltaiczne działające na terenach stanów Nevady oraz Utah.
Właśnie, czy ja jestem gotów teraz? Muszę po prostu sobie opróżnić. Troszeczkę by się warto było przygotować. Vi, ogarnij się! Spotkajmy się na miejscu. Muszę się przygotować. Okej, tylko niech to nie trwa za długo. No dobra. No, czy to jest jakaś... Nikola! Co zrobić? Poszukuję szybkiej podróży. Podobasz mi się. Nie. Na pewno nie. Każdy może ten podoba. Nowy. Jest gdzieś tu jakieś wyjście czy coś? Moment, mapa. A co to jest? Sklep z rupieciami. To jest Reaper Dog. Ile mamy kasy? 2800. O, to będzie mało. Jest. Szybka podróż. I się przeniosę. Że teraz się da to porozkładać, czy też się nie da. Przenieść, wyrównaj. Magazyn. Tu. To mamy jakie bronie? To są bardzo rzadkie. Przenoszę na razie wszystko. Słabszej jakości. Dobra, mamy 120, ok. Co to jest? 184. Niby trochę mocniejszy. Dwieście dwanaście. Lizzie. O. Okej, dobra. Nic się zaopatrzyć trzeba. Nie ma. I tu jeszcze jakąś broń. Jakaś maszynówka. 170. Nie, zaraz to ma ile? 23. Tylko słabizna. Zmontujmy to, co jest takie słabe. 85 to jest mocniejsze. 155. Czy na pewno rozmontować ten ikoniczny przedmiot? Dobra, ikonicznych nie będę rozmontował na razie. Przynajmniej. A ten jest jaki?
bardzo rzadki. Niezwykły. Rozmontuję. Tak, potwierdź. I to ma... też. Dobra. I musimy się pobawić też w budowę broni. Dobra, a tymczasem... I się przenosimy. Musimy się przenieść. Na szybciocha. Suszona oda skrze. Zadzwonię jeszcze raz na pewno. Się na tamte zadania. Chyba sam to zadanie. No i się nie będę się podejmował. The Public Way. A, to chyba tutaj to jest cała akcja. Wrażenie. Okay. Hej, Vi! Wsiądź na moment. Dobrze, że jesteś. No jestem. Wchodzimy? Ty wykombinuj, jak się dostać do środka. Ja zostanę i poszukam sieci planów budynku. Dołączę do ciebie, jak coś znajdę. Do tego czasu jesteśmy w kontakcie. O, ciekawe. W środku będzie niebezpiecznie. I? Jeśli chciałeś mi powiedzieć, że mam tu czekać, to nie mów. Okej, idę. A, tam jest monitoring. Lololololo. Pewnienie. Przyjęcie kamer, wyłącz. Tak, tak. Tędy nie wejdziemy na pewno. Zaraz, ile to potrzeba było? 7 z 9. Dobra. Fal szczytu punktów wiem, że nie zdałem. A gdzie to było postać? Ile mamy? 2 do dyspozycji. Czyli tu. Raz. I 5 do tego. Rozwiniemy przy okazji. Łupieżce to nie, to nie będziemy tego wrzucać. Zdolności techniczne, nie sto. Gdzie to było? Opanowanie. Rozkładania twoje branie z tłumikami? Nie, bronie to nie będą mi tu z tłumikami. Nie mamy jeszcze póki co takiego czegoś. O, to mi się przyda. Na pewno. Zimna krew. Z
dziecka odporności rosną, czy poznać za każdym ładunek zimnej krwi. 4. Weźmiemy tak to. Weźmiemy to. I 2 punkty nam zostały. To nie to. Kurde, które to było? Inteligencji? Nie, to tu musi być. Wytwarzanie, inżynieria. Eksplozje. Dobra, tu mamy co? Widzisz, jaki obszar objęcia eksplozja, to nie. O, to weźmiemy. Ostatni punkt, na co to wybrać? Zwiększa szybkość przeładowania broni typu smart o 5%. Będzie. Taką też posiadamy. Wszystko wniesione? Co znaczy prawie? Ładne. Jakoś ich odwrócić uwagę. Mam przerwę! Jak się śpieszy, to sama tam! Tam jeszcze jest. Ty chyba nie rozumiesz hierarchii. Muszę się tam dostać na górę. Zauważony to będzie. Chociaż zaraz. Z pomysłu. Jest pomysł. Tam mamy gościa. Naruszenie protokołu. To mi nic nie da. Może to pomoże? Dobra, zamknięte. A, bo to mi zebrało. Dobra. Teraz tak. Jest. Odwróć uwagę. Aha. Wiesz, nie, on tyłem do mnie będzie siedział. Ja co robię? Dobra, tylko wrócić. Tu mamy. Jest. Cześć. Trzaskę sobie wezmę. Brama zamknięta. Dobra. Monitoring. Włączony. Wyłączony. Dobra. Ok. 3 urządzenia mamy, tak? Co my tu w ogóle mamy? A, tu jest ich więcej.
zwrócenie uwagi by mi się przydało tu. Oj, tu jest jeszcze. Robimy może coś takiego. Takich rzeczy nie robiłem. A, da się tu w ogóle. A, to jest tylko. Dobra. Kolejna lokalizacja. Zapraszamy pana wiadomości z zagranicy. Przełom w medycynie. Naukowcy z korporacji Biodyne Technologies osiągnęli znaczny postęp w walce ze stwardnieniem rozsianym. SM należy do wielu stworzeń, których nie można wyleczyć poprzez zastąpienie uszkodzonej tkanki implantu. Cicho, czy to się da? Po cichu. Ekspertom z Biodyne udało się stworzyć numer... Boty, które... W rdzeń kręgowy jeszcze się sprzeda. Uszkodzenie systemu nerwowego na bieżąco. Koszt leczenia tą innowacyjną metodą wynosi... No chodź do wójcia. ...€ miesięcznie. Co znowu? Strażacy drugi tydzień z rzędu zmagają się z niskopierską falą pożarów, z których płoną szczątki. Daję pozycji. No dobra, czyli się nie da. O do mnie! Co chodzi? W akcji gaśniczej życie straciło 9 strażaków. Nie da się. Zdało się, ale... Czujesz? Tak, nie ma czasu na podchody. Zawczu! Rucham cię! Co robisz? Teraz to ci kurwa nie odpuszczę! No dobra, już nie ma. Kurwa, to już koniec! Najpierw zabiorę sobie twoje oczy, słyszysz? Ściągnęłam plany, zaraz tam będę. Szukaj zejścia na niższe poziomy. No nie, ogarnijcie się! Nie jest kurwa dobrze! CBD 55, 1C, tu. Okay. I zwarcie. Co dawać?
Znalazłem zejście. Widzisz moją pozycję? Widzę. Zaraz tam będę. Zaczekaj na mnie na dole. Na razie się obawiam o amunicję, bo to raczej nie będzie. Zaczekaj na mnie. Jestem niedaleko. No czekam. Jestem. Dobra. Musimy się dostać na poziom minus 2. Myślę, że tam ją trzymają. Słyszysz to? Nie wystarczy metaniny na dzisiejszą partię. Wyluzuj. Dosypiemy RTL-a i waga się zgodzi. RTL-a? Erytrytol. Takie słodkie gówno. Ten twój RTL. Nie zaszkodzić płynom? Jak zaszkodzi, to więcej od nas nie kupią. Ty się orientujesz w ogóle, co my tutaj wytwarzamy? Propylmetonina daje takie haluny, że dorośli ludzie robią pod siebie ze strachu. Myślisz, że zaszkodzi im trochę syntetycznego cukru? Rozumiem, co oni to biorą. Spróbujemy. Tego nic nie bierze z własnych. Chowaj się! Kto to kupuje? Korporacje. Tak. No i wyjebany. Uważaj, bo coś usłyszeli. Spróbujemy tego gościa załatwić. Mam dość. Jeszcze raz. Ajajaj. Niedobrze. O co chodzi? Zobacz, no schowaj się. A, dobra, to tutaj było. Danych V1, V2, V3, 55.1c, 55.1c. Tak. Okej. Dobra, mamy to. No, ładnie. Daj mi sekundę. Zaraz ich czymś zajmę. A potem się przemkniemy. Ja? Co chcesz? Co zrobisz? Dobra, teraz. A co teraz? Wrona, kosiarz. Uważaj! Bo coś usłyszeli. Ale uważaj, tam się kręci dwóch typów.
takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Odwrócę ich uwagę, a ty ich załatwisz. Znajdź kryjówkę. Co chcesz zrobić? Zaraz się zacznie. Rozstrzelnij instalację, powinno być sporo dymu. Teraz! Zdejmij ich! Palą w nas! Pada! No, to odważnie było. Okaż ty! Pięknie. Leżą. Mamy nadal stronę. No to chodziło. Ciała nie będę przynosił. Dobra. Weź. To mamy. No to mnie interesuje mnie. Lecimy dalej. Tam chyba jest pomieszczenie techniczne. Zobaczę, co mi się uda stamtąd zdziałać. Pomieszczenie techniczne, jakby nie było. O, działaj, działaj. Co to jest? Euro to bierzemy. Nawet pokaźna kwota. Ja idę tam. Wow. Afiszuję kutas. Dobrze, nie dobrze. Wykroili z niej wszystkie wszczepy. Nic się nie marnuje. Kosiarze. Ile by się ich nie wybiło, zawsze wracają. Miałeś już z nimi do czynienia? Owszem. Mówisz? Tu jest coś innego. Działo się tu nie, na pewno. Ktoś jest też. Okej. Tu coś widziałem, jakiś czajnik. Mi się wydawało. A, tu. Jeszcze raz.
Dobra. Chyba blisko studia. Coś ci się udało osiągnąć? Odblokowałam windę. Będzie nam łatwiej się stąd wydostać. O, bardzo dobrze. Nie patyczkujesz się z nimi. Poczekaj na mnie moment. Wyłaź! Chcę tylko pogadać. Słowo! Jasne. Dobra, chodź, Judy. Się nie śpieszy. Na spacerek przyszła. Zobaczyć, przejrzeć, co tu się dzieje. No. Granat przyda się. Ja w ogóle nic więcej tu nie ma. No, jestem. Dobra, wiem. Znajdźmy ją. Jest. Tylko nie ruszaj jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Dobra, spoko. A ty coś powiesz? Widzę ją. I widzę kabel. Chwyć go i powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. Dobra. Jestem gotowy. Powiem kiedy. Ja też. Dobra? Teraz. Gotowe. No nie wygląda za dobrze. Idealnie. Evelyn, słyszysz mnie? Co jej jest? Nie wiem. Myślę, że jest w ciężkim szoku. Myślisz, że możemy ją ruszyć? Nie ma wstrząsu mózgu, uszkodzenia kręgosłupa? Nie widać żadnych ran.
Nie mamy wyjścia, Vi. No my jej nie będziemy pytać, bo ona i tak nie odpowie. Zabierzmy ją stąd. I to jak najszybciej. Którędy? Odcięłam drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. Nie traćmy czasu! Zabierzmy ją stąd. No dobra, to idź. Aha, tylko że to ja idę mam stąd, a tam był kościół. A nie fajnie. A, już go nie ma. Co jest? Naprawdę to jest takie trudne? Tylko jednego. Dla mnie. No dobra. Niech ci będzie, masz. Napawaj się. Wreszcie coś innego niż smród miasta. Nie mów mi, że nie czujesz ulgi. Wchodzimy? Dajmy im trochę czasu. Widziałeś, w jakim była stanie. Wiesz, gdyby to ode mnie zależało, to przesłuchalibyśmy ją już tam, na miejscu. Ale to nie zależy od ciebie. Idziemy. Myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Jak się czuję? No jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Muszę z nią porozmawiać. Słuchaj, rozumiem, że chcesz ją sam o wszystko wypytać. Na twoim miejscu pewnie też bym chciała. Tylko że to nic nie da. Nie ma z nią żadnego kontaktu. No chyba, kurwa, żartujesz. Gdzie ty jesteś? Żony. Dobra. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance, które znalazłam. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Okej. Ile udało ci się zgrać tych braindance'ów? 2, z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Evelyn. Okej, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. No, nie wygląda to najlepiej. Mówisz? Hej, jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Słuchaj,
To jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Jeśli czegoś z tym nie zrobię, i to szybko, to umrę. Wiem, że to zły moment, ale muszę zapytać. Wiesz, jak można usunąć biochip? Znasz kogoś, kto potrafi to zrobić? No dobra, faktycznie tracimy tylko czas. Gładko to rozgrywasz. Mam od razu z butami wejść na ostro, tak? No dobra. Idziemy do Judy. Siadaj. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia? Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z Braindance'u wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... Biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić Braindance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? Okej, czy o biochipie też coś wiem. To dla nas istotne informacje. Na co mam zwrócić uwagę? Dobra. Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole WW. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. No? To mogą być Voodoo Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang netrunnerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Dalej. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Och, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana netrunnerka. Ta. Albo z takimi współpracuje. Mam nagrać wszystkie urządzenia, które potrzebujemy, żeby odnaleźć. A gdyby sam zaczął mówić, co się wiedzieć? To chyba nic ważnego. Może nie, ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Co teraz? Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Dobra, Judy. Mamy to. I co myślisz? Już wiem, co się stało w chmurach. To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej, niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Ta kobieta, która wynajęła Evelyn. Masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Vi. Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje... Jestem na nią taka wściekła.
wściekła. Miała tylko nagrać Braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Compeki Plaza i sprzątnąć biochip sprzed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Oczywiście. Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Oui, y aller. U tego raison, może tu intelligent pour ça, peut-être bien. Monze pas réagi. On plie. C'est plus bon moyen nous gagner pour nous rêver sans y aurait du tout. Faut que nous prenons chance là. Vous gagnez plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez si ce pas en critique à son pense, à continuer à faire travail à vous. To jakiemu ona gada? Nie wiem, może po kreolsku? Skoro to Voodoo Boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Po kreolsku. No dobra. Oui, y allez. U tego raison, może tu intelligent pour ça, peut-être bien. Mosè pa ragi. On pli. Spróbuj wszystko. Mam, poczekaj sekundę. Chyba mówiła coś o Yorinobu. Pewnie dlatego Evelyn zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby... Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko. Znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z tobą kompatybilna. Wgram ci. Madame, je vais vous dire que Sylvain a peine nous direct sous halt. Vous avez un peu bon idée? Très bien. Si vous décidez si ce n'est pas une critique à son pense, à continuer à faire travail à vous. Ok, je vais voir si vous voulez que j'y vais halt. Ok. Ok, Judy. Wystarczy. Dobra, odłączam cię. Nie rozumiem, co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. No, wiesz. Wiesz, o co mogło chodzić? To bardzo długa historia. Chętnie posłucham. No to może kiedyś ci opowiem. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, Vi. Byłem martwy przez 50 lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy! Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Okej. Poczekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naślę na Evelyn? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu.
chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Popytam ludzi i podzwonię. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby ci się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Okej. No dobra, opuszczamy lokum. Nagrania. Zadanie, dobra. Pacyfika pacyfiką. Potrzebuję jakieś auto. Wiesz nie. Wezwijmy nasz niezastąpiony motocykl. Ciąg jest. Jedzie. Jeszcze wykonamy jedną misję dla The Langmaira. Odnajdziemy jedną z taksówek. Okej. Zadam sobie zadanie, tylko przełączę na zadanie poboczne. Teraz, które to było? To było to? To nie to. Znajdź. Dobra, to jest to. Jak daleko to jest? 700 metrów. Spokojnie, chcę ci pomóc. Nie zbliżaj się do mnie! Słyszysz mnie? Cholera, za daleko odjechał. Zwolnij trochę. Jedzie.
i masz. Dziękuję. Udało mi się nawiązać kontakt z pojazdem. Terapia wstrząsowa pomogła. Wysyłam lawetę. Jak również wynagrodzenie. Inaczej niż laweta, trafi ono na pana konto. Bardzo bardzo pan. Dobra. Skryję jedną z koloru. No i dobra. Na dzisiejszy odcinek wam bardzo dziękuję. W następnym odcinku prawdopodobnie pojedziemy do Pacyfiki. I będą tam zapewne nowe historie i przygody. Dobra, ja wam dziękuję. Zapraszam na następny odcinek z serii Cyberpunk 2077, jak również na inne materiały, czy to w formie wideo, czy też w formie streamu.